Witam Was z Teatru Druga Strefa w Warszawie przy ulicy Magazynowej 14, z jedynego teatru w Polsce w dawnym warsztacie samochodowym. Taka nieteatralna przestrzeń, co pieczątki są, klawiatura, ekran, drukarki. To jest nasze biuro. Tu w tym biurze powstają nasze projekty, powstają początki spektakli, które potem możecie oglądać na naszej scenie. Tu projektowane są wystawy, które potem możecie oglądać w naszej galerii. Tu powstaje program merytoryczny i artystyczny oraz budżet i finanse Teatru Druga Strefa. Ja właśnie siedzę, piszę nową perspektywę finansową, nowy budżet i nową ofertę merytoryczną dla miasta stołecznego Warszawy. Trzymajcie kciuki, żebyśmy mogli kontynuować naszą misję i naszą działalność Teatru Druga Strefa w Warszawie. Ale to, że tworzymy nowe projekty, nowe rzeczy, nie zwalnia nas z tego, żeby dalej działać i działamy dalej, tak jak mocno zaczęliśmy sezon 2022-2023, grając Noshelvera w Warszawie, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a potem otwierając wielką wystawę retrospektywną Morsel Jankowicz in Memoriam w Warszawie. Gramy dalej, rozpędzamy się i już w Wigilię jesieni zapraszam Was na kolejny wernisaż do Teatru Druga Strefa, do naszej galerii na piętrze, do czarnej sali, na wernisaż malarstwa Urszuli Rams-Farbiszewskiej pod tytułem Ikony popkultury. Dlaczego ikony? Dlaczego popkultury? Odpowiedź na te pytania znajdziecie, jeżeli przyjdziecie na wernisaż wystawy albo później na wystawę. A wernisaż wystawy jest 22 września. O godzinie 20 w Teatrze Druga Strefa na Magazynowej 14. A następnego dnia, 23 września, na Mokotowie rusza ogromny teatralny event Mokotowski Trójdzionek Teatralny, którego jako teatr, który jest na Mokotowie od samego początku, musimy być częścią i jesteśmy częścią i chcieliśmy być częścią Trójdzionka Teatralnego, a na Trójdzionek przygotowaliśmy następujące wydarzenia. Można zwiedzać już obie wystawy. Będzie można zwiedzać wystawę Morsel Jankowicz in Memoriam i ikony popkultury Urszuli Rams-Farbiszewskiej od 18 w piątek 23 września. O 19 w piątek 23 września będziecie mogli obejrzeć jeden z najdłuższych filmów w historii kina animowanego na świecie, Tragedia człowieka Morsela Jankowicza. O 20 zapraszamy Was do naszej przestrzeni w piwnicy, do naszej sceny w piwnicy na performance pod tytułem Plac Puszkina 3. Performance o tym, czym jest wolność i jaką trzeba mieć odwagę w Rosji dzisiaj, żeby wyjść na ulicę i sprzeciwić się wojnie w Ukrainie. 24 września, sobota. Pracujemy od 14.30, bo już o 14.30 wspaniały artysta cyrku, performer, aktor Tomasz Piotrowski zaprasza Was na warsztaty z żonglerki. Godzina zabawy z żonglerką. Musicie przyjść, spróbować, zobaczyć, jakie to jest fajne, jakie trudne, ale żeby dobrze żonglować, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Już o 16:00, prosto po warsztatach, zapraszamy Was bardzo serdecznie na spektakl dla młodzieży i dzieci powyżej 12 roku życia i także dla dorosłych i dla seniorów, na spektakl pod tytułem Geometria propagandy, w którym Tomek Piotrowski gra główną rolę i wciela się w Białego Królika. Ten spektakl polecamy Wam wszystkim bardzo gorąco. Musicie go zobaczyć koniecznie. I na koniec naszego udziału w Mokotowskim Trójdzionku Teatralnym 24 września, sobota, godzina 20, kultowy spektakl Czkawka, tragikomedia Władimira Zujewa, spektakl opowiadający o samotności. Przychodzi samotny mężczyzna do samotnego mężczyzny. Co z tego wyniknie? Zobaczycie tylko na spektaklu. I to też jest spektakl grany w naszej przestrzeni, w piwnicy, na scenie w piwnicy. Cóż, mogę powiedzieć więcej? Ja wracam do pisania wniosków, a Was jeszcze raz gorąco zapraszam do Teatru Druga Strefa w Warszawie przy ulicy Magazynowej 14. A wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej pod takim to adresem www.teatrdrugastrefa.pl. Do zobaczenia w Teatrze Druga Strefa. Do zobaczenia na Magazynowej. Cześć!